Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Yes, Your Grace. Przed nami, można powiedzieć, że druga część tego tytułu, czyli przygotowanie się do oblężenia nas. A więc zobaczymy, co się będzie działo. Na razie widać, że też musimy mieć armię w wysokości... Wiesz, też widzę 1000. Ciekawe. Chociaż nie, zaraz. To chyba są... Dobra, na razie nie wiem. Nie będę tutaj mówił, co jest co, bo wydaje mi się, że trochę to będzie inaczej. Zapisz, kontynuuj. No nawet ulepszeń żadnych nie mam. Może nie będą musiały być wprowadzane, ale zobaczymy. Tydzień 32. A ten przylas. Warid. To... On chyba chciał rękę naszej córki. Na razie chyba tego nie będę czynił. Co my tu mamy? Endry coś się nam ma do powiedzenia. Być może powinniśmy poważnie rozwalić ofertę Warida. Jestem pewien, że Asselia będzie przeszczęśliwa słysząc o tym. Królowie poprosili nas o wykonanie możliwych zadań. A nawet jeśli ukończymy niektóre z nich, ich armie mogą nie przybyć na czas. Musimy znaleźć inny sposób na zdobycie większej liczby ludzi. Ale kto może nam teraz pomóc? Lordowie zdecydowanie nie będą w stanie dać nam więcej ludzi po tym, jak straciliśmy wszystkie ich oddziały. Może uda nam się zebrać wieśniaków. Liczy się każda para rąk. Pomogliśmy im wcześniej, znaczy czas, aby odwdzięczyli się za przysługę. Aż cholera. To o to tu chodzi. Czyli w poprzedniej części przychodzili i prosili nas o pomoc. Jeżeli im pomogliśmy, to pewnie nam się odwdzięczą i pomogą. A jeżeli im nie pomogliśmy, no to będzie wet za wet. No dobrze, fajnie wiedzieć, że będzie kiepsko. Nie sądzę, by wielu wieśniaków potrafiło czytać, więc wysłanie gołębi nie zadziała. Lepiej byłoby wysłać agentów i wezwać ich bezpośrednio, wasza wysokość. Dobra, aby zaprosić wieśniaków do sali tronowej, wyślij agenta do wybranej wioski na mapie. Okej. Generał. Wasza wysokość, miejscowy piekarz miał problemy z dostawą mąki. Rozejrzałem się i okazało się, że po drodze konie z wózkiem utknęły w błocie. Pomogliśmy im, a piekarz dał nam kosz świeżych, chrupiących bułek. Zasoby? Zasoby, 9 sztuk. Okej. Warid, wieśniak, strażnik logów ma coś nam do powiedzenia. O, ciekawe. Warid. Eryk, wysłałeś po mnie. Nie będziemy mieć co ślubniny robić. Nie. Jedno córki już oddaliśmy, trochę tego żałowaliśmy, to też... Nie, chyba zdecyduję, że nie będę go brał na męża naszej córki. Dobra, pieśniak. Wasza wysokość, wygląda na to, że wasz prezent pomógł. Bogowie się uspokoili, ale Volos wciąż gdzieś tam jest. Czekamy tylko, aż to wszystko się skończy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą pomoc, wasza wysokość. Cieszę się, że mogę pomóc. Co dostaniemy? Zadowolenie, super. O, to jeszcze jakiś wieśniak, ale z... jak to się nazywa? Do malowania. Strażnik. Wasza wysokość, aby przygotować się do oblężenia, dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie ulepszeń w zamku, a jednak... Wyposażenie i wzmocnienie zamku mogą okazać się kluczowe. Dodałem listę ulepszeń dla was do przejrzenia. Zobaczycie je w tygodniowym podsumowaniu. Super. Ciekaw jestem, co on tam wymyślił. Wieśniak. I wieśniak, dobra. Wasza wysokość. Mój mąż jest ciężko ranny. Jest lokalnym myśliwym i podczas ostatniego polowania miał wypadek. Został raniony przez jelenia.
jego poroża zaplątały się w kołczan i został ściągnięty z konia. Przeżył tylko dlatego, że pękł pasek. W przeciwnym razie jeleń pociągnąłby go przez cały las. Przeciągnął. Jest teraz bardzo chory. Czy jest coś, co możecie zrobić, aby nam pomóc? O, cholera, wiedźmi nie mam. Z chęcią bym to wiedźmę wysłał. A tu nawet nie ma napisane, ile to złota jest potrzebne. A warto byłoby pomóc jednak. Ja pierdzielę. Jak jest potrzebna, to jej nie ma, no. Dobra, trudno. Zabulę zapewne. To powinno... Ile? Ja pierdzielę. To powinno wystarczyć, aby kupić lekarstwo lub zapłacić uzdrowicielowi. Och, chyba znam kogoś, kto mógłby pomóc. A za tak dużą ilość złota z pewnością to zrobi. Kurde. Kilka złociszy. Dziękuję, wasza wysokość. Serio. Co on powiedział? Kwako, kwako? Wasza wysokość, moja ziemia została splądrowana. Zostałem okradziony przez hordę szalejących... Radowian? Nie, wasza wysokość, królików. To poważny problem, gdy uprawia się sałatę. Kuźwa, i słowcy też nie mam. Zapierdzielę. Zapierdzielę po prostu, że on gdzieś łazi poza. Już nawet nie pamiętam, gdzie ja go wysłałem. Dobra, ale co my tu mamy? Łowca na 2 tygodnie. Zapasy. Zapasy powiem też kolejne z 18 sztuk złota. Nie, nie. Zapasy. No to znacie, że co? Króliki dalej będą mu żreć tę sałatę. Coś czuję, że będziemy musieli ten bank poprosić o zasoby i o złoto. Co ja mam tu zrobić? Nie, nie będę mu odmawiał na pewno. Nie mamy wystarczająco dużo dostępnych chłopców, wasza wysokość. Czyli co, rozumiem, że ogółem można być więcej ich? Ciekawe. Złoto. Dobra, trudno. Spróbuj znaleźć kogoś, kto pomoże ci upolować te króliki. Lub zainwestuj w lepszą ochronę swoich plot przed szkodnikami. Ach, dziękuję, wasza wysokość. Mądrze to zainwestuję. Mam nadzieję, że mi się to zwróci. A ten co chce? Wasza wysokość, jestem Paulon Ni. Przełomowy malarz. Przychodzę do was ze specjalną ofertą. Zawsze mieszkałem w Davern, więc przybyłem do was najpierw, królu. Przynoszę wam mój najcenniejszy i najdroższy obraz. Rodziny królewskie prawdopodobnie będą o niego walczyć, kiedy wystawię go na aukcji. Ale chciałem dać wam szansę kupienia go, zanim zrobi to ktokolwiek inny. Moje obrazy są znane wszystkim narodom, ale nie sądzę, że muszę wam o tym mówić. Wiem, że macie już mój jeden słynny obraz, ten z górami szarymi. Nie wiem, czy ja przypadkiem go nie sprzedałem. Tak, oczywiście, jest piękny. Powiedz mi, co masz dla mnie, Paulum? Mam obraz z bitwy o Briannę. Jest to nieco abstrakcyjny, pełen emocji. Ukazuje żołnierzy biegnących w kierunku wroga. W tle ubywający księżyc i wielki ogień, co rozciąga się przez całe pole bitwy. Nazywa się ogień pod ubywającym księżycem. Ale to wygląda jak zestaw kwadratów. To obraz impresjonistyczny, wasza wysokość. Jestem pionierem tego śmiałego, fantastycznego i odważnego ruchu artystycznego. Ile za niego chcesz? Dla was mam specjalną cenę, niższą niż mogę zaoferować komukolwiek innemu. Niech zgadnę, pewnie z 18 albo i więcej. 12 sztuk złota. Okej.
12 sztuk złota. Niech będzie. Biorę, bądź nie ma mowy. 12 sztuk złota. A Greco, z tego co pamiętam, to chyba po 7 skupował obrazy. Teraz pytanie, czy czy kupić to, coś to nam da? No, ciężki dylemat mam. A złoto na pewno będzie mi potrzebne, skoro mam ulepszyć zamek. Dobra, na razie nie. Nie zapłacę tyle złota za kilka kwadratów na płótnie. Mógłbym namalować je sam. Myślałem, że docenicie moją sztukę, wasza wysokość. No cóż, w takim razie trafi do tego, kto zaoferuje najwyższą cenę. Zresztą ktoś inny zapłaci mi za to znacznie więcej. Ale nie mamy chyba żadnych innych konsekwencji tego czynu. Dobra. Nie, muszę niestety tu sobie oszczędzić. Też wiem, że tu są jakieś przedmioty pozostawiane, które możemy... z którymi możemy wejść w interakcję. Więc ja sobie tu może popatrzę. Co, kwiaty tu już klikałem wcześniej. Nic nie ma. Myszka mi się tu nie przemienia w nic. No dobra. Tak, ojcze? Powiedział mi, że chciałby się z tobą ożenić. Co? Król Varid? Ale... jest stary. No wiesz, bardzo stary. Ojcze, nie możesz mnie zmusić do poślubienia go. Ze wszystkich ludzi. Dlaczego wybrałeś akurat jego? Hej, hej, hej. Jeszcze nikogo nie wybrałem. Nie zgodziłem się jeszcze na jego ofertę. Chciałem najpierw usłyszeć, co myślisz. Nie jestem pewien, dlaczego dlaczego? Wiedziałem przecież, że nigdy byś tego nie chciała. Oczywiście, że nie. Przepraszam. Naprawdę mam nadzieję, że nie będziemy do tego zmuszeni. Okej. Sekretna skrytka. Czy co? Tutaj nic nie możemy zobaczyć. Kwiatki. Dobra. Skoro tu nikogo więcej nie mam, to może przejrzę tak szybko wszystkie pomieszczenia. Tu jest skrzynia. Tu jest córeczka, stół. Globus. Kółko Belin. Róże jelenia. Półka z książkami. Wełna. To wełna Arlei. Może uda mi się coś z tego zrobić. O! Ciekawe. Chyba nic więcej nie ma. Dobra, wychodzimy. Góry zamku. Stara tkanina. Może mógłbym użyć tego kawałka metalu, żeby coś zrobić dla Aureli. O! Okej. Okay. Te mury mają chronić nasz zamek. Naprawdę powinniśmy je naprawić. Generał. No dobra. Miecze. Dobra, chyba nic więcej nie ma. Lochy. Zobaczmy. Czy jak coś w lokach ma? Loch jest bardzo ciemny i wilgotny. Nie chciałbym tu zostać dłużej niż minutę. Nikogo w lokach nie mamy. Czy mogę służyć, wasza wysokość? O, właśnie. Ulepszenie zamku. Chciałbym ulepszyć obronę zamku. To wspaniale. Powinniśmy zainwestować złoto w wzmocnienie bram i murów oraz budowę fosy. Czyli już mamy tu trzy elementy. Wzmocnione mury pozwolą nam dłużej przytrzymać w pobliżu balist. Wzmocniona brama pomoże nam przetrwać w przypadku taranowania. Fosa pozwoli spowolni wroga, gdy ten zbliży się do murów. Ulepszenia będą dostępne w podsumowaniu na koniec tego tygodnia, wasza wysokość. Okej. Okay. Tam chyba coś jeszcze było. Wyposażenie zamku. Chciałbym kupić jakiś sprzęt bitewny. To wspaniale, wasza wysokość. Powinniśmy kupić balistę, gorący olej i sprzęt wydobywczy.
palista może okazać się dobrodziejstwem przeciw wieżom obleśniczych. Gorący olej będzie truskoczący dla wroga, jeśli ich armia dotrze do murów. Miech i pióra przydadzą się na wypadek, gdyby wróg kopał tunel pod naszymi murami. Będziemy mogli wykurzyć wroga. Ulepszenia będą dostępne w podsumowaniu na koniec tego tygodnia, wasza wysokość. Spoko. Tutaj tu już nic nie widzę. Dobra. Tu byłem. To teraz tylko do sali tronowej. No dobra. Kochanie, Varyt chciałby poślubić Asalię. W zamian oferuje sporą część swojej armii. Naprawdę? Czemu myśli, że pozwolimy Asalii go poślubić? Potrzebujemy księcia, a nie jakiegoś starego pierdołę. Wiem, że desperacko potrzebujemy żołnierzy. Jeśli przegramy, Zdawern może nie pozostać kamień na kamieniu. Sugerujesz, że powinniśmy się na to zgodzić? Nie, oczywiście, że nie, ale jeśli nie zgromadzimy wystarczającej liczby żołnierzy, Atana zrówna to miejsce z ziemią, wraz z naszym, z nami wszystkimi. Nie mogą tego zrobić, dlatego po prostu nie uciekniemy. Dlaczego? Jeśli wiemy, że przegramy, jaki jest sens próbować? Jakim byłbym królem, gdybym zostawił swój lud na śmierć? Musimy spróbować. Nadal mamy trochę czasu na przygotowania. Miejmy nadzieję, że inni królowie zgodzą się nam pomóc. Co my zrobimy, Eryku? Bogowie nas skazali. Zupełnie nie mamy szczęścia. Wszystko idzie okropnie, źle. Czasami chciałabym, byśmy byli jedynie wieśniakami. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Upewnię się, że ty i dziewczynki jesteście bezpieczne podczas bitwy. Nie powinnaś się martwić tak bardzo. Idź się położyć. Dobrze, spróbuję zasnąć. Bo deszcz widno za oknem. Dobrze byłoby iść się teraz zrzemnąć, mam jednak wiele do zrobienia. Kredens. Toeta Alceli gdzieś szykuje się na... Cieszmy się na co dzień, dobra. Kominek. Co to jest? Igły. Mam nadzieję, że Aurelia nie zauważy, że je wziąłem. O! Ciekawe. Lustro. No dobra, teraz co my możemy z tego zrobić? Mógłbym z tego zrobić coś dla... No tak, dobra. Muszę tylko znaleźć igły i kawałek materiału. A, no to mam. Jeśli uda mi się znaleźć wełnę do przywleczenia przez ten materiał, mógłbym zrobić coś ładnego dla... Czekajcie, czy ja mam to... Kawałek tkaniny? Nie. Że muszę to przymocować do jakichś igieł. Aha. Dobra. Kurde. Możesz... Jeszcze raz. O, dobra, jest. Teraz co? Ach, idzie mi to bardzo zadziwiająco dobrze. Teraz muszę po prostu zrobić ładny gobelin przy użyciu materiału, który znalazłem. Okej. Okay. O! Tada! To było nawet przyjemne. Nic dziwnego, że Aurelia spędza nad tym tak dużo czasu. Mam nadzieję, że się jej spodoba. Okej. Okay. Prezent dla Aurelii. No dobra, zobaczmy. Kochanie, zrobiłem coś dla ciebie. To nic wielkiego i nawet nie jest dobrze zrobione.
ale chciałbym, żebyś miała coś, co ci będzie przypominać, że zawsze będę cię kochać. Razem stawimy temu czoła? W sensie, czy komu? Dobra, to. Jesteś dla mnie wszystkim. Nie byłbym w stanie rządzić tym królestwem bez ciebie. Kocham cię, najmilsza. Och, Eryku, ja też cię kocham. Jest piękny. Cóż, wszystkie nitki wstają. To nie ma znaczenia. Uwielbiam to. Włożę to w ramkę i zachowam na zawsze. Wszystko będzie dobrze. Wiem, kochanie, wiem. A, prezent dla Aurelii. Dobra, super. Dobra, idziemy dalej. A, tu jeszcze mam coś do zrobienia, widzę. Ciekawe. Mam nadzieję, że nie zauważy. Dobra. Moment, przesuń się. Czy możemy to odłożyć? Nie, chyba raczej nie. To jeszcze raz. Nie, to było. To nie mam zielonego pojęcia, co mi to tam jest, a cały czas widzę, że tu mam diamencik. Ciekawe. What the fuck? Dobrze by było? Nie, no tutaj nic nie ma. O co tu biega? Kominek, tak dalej. Drzwi. O, teraz to jestem w kropce. Duży ząb, igły. Nic nie mogę zrobić w każdym bądź razie. Dobra, wychodzimy. Zobaczymy, coś czuję, że będę musiał się tu wracać. Zobaczmy mapę. Uła. Uwała. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście mamy, tak? Okej, co tu mamy? Biznes na boku. To są audiencje. Czy to są przypadkiem, nie są przypadkiem wieśniacy, którzy u nas byli w sprawie pomocy? Coś mi się tak wydaje. Tylko pytanie, czy co tylko ci, którym pomogliśmy, czy też ci, którym nie pomogliśmy? Problemy z, nawet nie wiem z czym. Nowa karczma dla... Czekajcie, archiwum. Nowa karczma dla... Jest to coś takiego? Babuszka... Właśnie ta babuszka, tam coś widziałem. No to sobie to lepiej, że muszę przeciw. Nasze królestwo nie było w stanie pomóc. A, no to już babuszce nie będziemy prosić o. Na pewno. Biznes to biznes. To. O, to jest biznes na boku. Nie pomógł. Super. O, mgła w lesie. Nie no, tak jest. Czekajcie, może coś bliżej. Kresno. Złoto na buty. Jest to coś takiego, czy nie ma? Złoto na buty, dobra. Pijany mężczyzna wrócił po raz kolejny do Salitonowej, poprosił o trochę złota na wnowony. Postanowił pomóc biedakowi. O, dobra, jest. To wyślemy go, tego. To... generał. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Jestem ciekaw. Teraz tak, sojusznicy. Cały czas się zastanawiam, czy przypadkiem nie posłać po bankiera. Ponad 1000 cały żołnierzy. Okej. Okay. No dobra, nie ma co tu przedłużać. Na razie zostawimy to tak, jak jest.
Co my tu mamy? O la la! Pięknie. Pięknie po prostu. Wzmocniona brama za 50, wzmocnione mury za 30, płasa za 70 aż. O, to mnie tutaj w ogóle nie stać na ten moment. 20 i 20, tu mamy 40 zasobów. Zasobów mamy co prawda 108 teraz. Ale utrzymanie armii. Mamy stówkę, miedź. Okej. Okay. Mamy 50. Super, czyli musimy 50 ludzi jeszcze dobrać. Przechowywanie. I tu mamy zasoby. Ile tak na jeden taką skrzyneczkę wchodzi? 30 sztuk. Tak się zastanawiam, czy nie robić co tydzień po jednej skrzyneczce. Bo tak mamy 18 tygodni. By było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, idealnie. Ale to musielibyśmy robić co tydzień. No dobra, zróbmy na początek tę jedną skrzynkę. Bo wydaje mi się, że tu jak mamy, to jest ok. Aniżeli jak mamy tu. Bo w tym przypadku podejrzewam, że ktoś będzie nas prosił o pomoc, a my odmówimy, to będzie troszeczkę to źle o nas świadczyło. No ale dobra, lecimy dalej. A to też będę musiał chyba inwestować w to. Co prawda 27 zł to na nic mi tu nie starczy. Dobra, zapisz, kontynuuj. Kurde. Jeden tydzień i już tyle czasu minęło? Dobra, trzeba przyspieszyć. Widzę. Generał, Azalia, łowca. Okej, dobra, wszyscy są. Powiedziałem wieśniakom, by stawili się na sprawie poboru. Niedługo powinni tu być. Okej. Wasza wysokość, Torlando kazał mi przynieść do jego domu wypchaną głowę potwora. Nie jestem pewna, o czym dokładnie pisał, ale wydawał się bardzo gorliwy. Okej. Wasza wysokość, znalazłem chochlika, na który narzekała pani w wiosce. Okazał się bardzo głodnym kotem, który szukał jedzenia. Biedak był tak głodny, że po prostu czekał, aż kuchnia będzie pusta. Kiedy nikogo nie było, po prostu wpadł szukać pożywienia. Nakarmiłem biednego kotka i przyniosłem go mojej żonie. Moje dzieci go uwielbiają. Dobrze słyszeć, że problem został rozwiązany. Dziękuję ci. Okej, okay, czyli mamy komplecik naszych agentów. Dobra, tu chyba już sami wieśniacy są. Wasza wysokość. Oho. Jedziemy na wojnę. Potrzebujemy jak największej liczby mężczyzn. Ciągle szukam... Co to było? O, Hitlik. Mojej wędki. Skręciłem... ściągając bandytę. Ścigając. Co to był za dzień? Co chcesz jest teraz? Matko jedyna. Ech, nic, możesz iść. No tak, my wtedy jemu pomogliśmy. On struga durnia. I nie na mnie pomoże. O, litości. Wasza wysokość, niech pobłogosują was wszyscy bogowie. Jesteście prawdziwym wybawcą. Zawdzięczam wam życie. Moja żona przyjęła mnie z powrotem i był to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Nie mam wiele do zaoferowania, ale jest tu worek ziemniaków. Dziękuję, błogosławie. Mam nadzieję, że ty i twoja żona jesteście szczęśliwi. Zasoby? Halo, gdzie zasoby? No worek ziemniaków przyniósł. I nie ma nic? Od kilku dni ze studni dobiegają dziwne dźwięki. Buczenie. Bu, bu, kr, kr. Na początku myśleliśmy, że ktoś z nami pogrywa, ale nikt nie
mógłby przeżyć w studni przez prawie tydzień. To może być wodnik? Być może znudziło go siedzenie w jeziorach i przeniósł się do studni. Może jest głodny? A może chce tylko nieco towarzystwa? Nie jesteśmy pewni, ale wolimy nie zbliżać się do studni. Chodźmy do rzeki po wodę. Chodzimy do rzeki po wodę, ale to uciążliwe. No dobra, co my tu mamy? Trzymaj się z daleka od studni 23... Nie. Wiedźma może sprawdzić, co się dzieje. 2 tygodnie. Dobra, bierz to wiedźmę. Te stworzenia to nie żart. Na wszelki wypadek najlepiej będzie przegonić go z powrotem do jeziora za pomocą magii. Dziękuję, wasza wysokość. Dobrze wiedzieć, że wkrótce się to skończy. Wyprawy po wodę są naprawdę męczące. Okej. Okay. No i 4 zadowolenia. Super, 54 to już jest niezła wartość. Ostatni wieśniak. Wasza wysokość, rzeźnik z mojej wiosce ciągle wyrzuca resztki na ścieżkę. Gniją i śmierdzą. Nie mogę spać, bo boli mnie głowa od tego silnego zapachu. Bóg jeden wie, jakie choroby rozwijają się w tym stosie zgniłego mięsa. Proszę, wasza wysokość, czy możecie pomóc? Dobra, 1 tydzień to nie jest problem. Mój generał porozmawia z rzeźnikiem. Całe szczęście, wasza wysokość. W końcu będę w stanie spać. Sąsiedzi się ucieszą, gdy o tym usłyszą. Powinnam była to tu przyjść dawno temu. No dobra. I kolejne 3 zadowolenia. Okej, okay, super. Dobra, został nam jeszcze łowca, więc... my tu mamy mapę. Ja bym tu wysłał łowcę. Biznes na boku. Gdzieś tu chyba był. Biznes na boku. Biznes to biznes. A nie było, jakby to było układane alfabetycznie. To chyba raczej nie jest tu bitwa. To nie, to są główne zadania. Bitwa na... Biznes na boku znaczy się. Tak nie widzę. Jest. Jak to się skończyło? Król nie mógł pomóc mężczyźnie. A nie, to nawet nie ma sensu tam go wysyłać. Audiencja zaatakowana. Co, teraz tak będę musiał wszystko sprawdzać niestety. Zaatakowana. Może chociaż te nazwy jakoś są. Dobra, to jest tu. Nasz generał pomyślnie wrócił do wykonania zadania. Dobra, czyli... pomogliśmy tu, więc jak najbardziej piślemy tu agenta. Szkoda, że tutaj nie ma nazw, znaczy ilość po prostu dostępnych agentów, albo wyświetlałyby się tylko te dostępne jednostki. Dobra. Okej. Teraz tak. Wstajemy. Zobaczmy, czy mamy tu coś do wykonania. Dobra, widzę, że jest pusto. No to cóż, kolejny tydzień. A, tylko zaraz, 27. Bym po bankiera posłał, bo ja raczej nie zdobędę akurat tyle... Tyle złota. Zobaczmy, co on nam w ogóle zaoferuje. I czy będzie w ogóle chciał. Tego ja akurat nie wiem. Zobaczmy. I lecimy na następny tydzień. 33. Mamy 112. Dobra, róbmy teraz kolejną skrzyneczkę. 60. Czyli o 10 nam przybyło, tak? Aha, to tak, bo jest co tydzień o 10. Czyli jeszcze... 4 tygodnie będziemy mieli to zrobione praktycznie, tak? Chyba, że tu jest... bo tu tak nie za wiele wpadło. Czekajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest chyba 1000.
który tu nie jest widoczny. Ulala. 100, 200, 300, 400, 500. 510? Ha. Spada, to jest 60. Nie wiem, jak to jest liczone w każdym razie. No dobra. Gdzie to jest? Zapisz, kontynuuj. Dobra, jeszcze w tym odcinku zrobimy ostatni tydzień. Tydzień 34. Dobra, oni przybyli. Generał. Nasza wysokość. Próbowałem rozmawiać z rzeźnikiem. Zupełnie nie chciał mnie słuchać. Upierał się, że chce przyjść i z wami porozmawiać. Wkrótce powinien tu być. Dziękuję ci. Okej, czyli rzeźnik, tak? Kupiec. Powiedziałem wieśniakom, by stawili się w sprawie poboru. Niedługo powinni tu być. Dobra, co my tu mamy? Kupiec, wieśniak. Dobra, tylko bankiera weźmiemy. Słyszałem, że wasz skarbiec nie jest w najlepszym stanie, wasza wysokość. Chciałaby zoperować i tak dalej. Dobra. Chcę pożyczyć złoto. Ach, idealnie. Możemy zaoferować pożyczkę w wysokości 50 sztuk złota do spłaty w 6 tygodni z opłatą bankową w postaci 10 sztuk złota. Dobra. Weźmiemy to. No, może źle robię, ale... Doskonale. Okej. Nie mam innego wyjścia, co prawda. Mógłbym jeszcze zasoby, ale na razie nie. W razie czego, to na koniec później, jak będę miał jakieś problemy z tym, no to sobie pożyczymy. Tylko też muszę mieć na uwadze, że on tylko daje po 50. Raczej, chyba że nie. Chyba może wielokrotność robić. A tego nie wiem. Dobra, wieśniak, kupiec, wieśniak. Wasza wysokość, zainwestowaliśmy złoto, które uprzejmie nam daliście w specjalny płot. Jest wystarczająco głęboki, aby króliki nie podkopywały naszej sałaty. Będziemy zaszczyceni, jeśli zaakceptujecie niektóre z naszych wyśmienitych produktów jako podziękowanie. O! 9 zasobów! Zajebiście! Kupiec. Sprzedaję paczki zasobów, wasza wysokość. Pozwól, że pomogę ci w walce. Oferuję najlepsze ceny w całym Davern. Tylko 28 sztuk złota za 22. Dwie paczki zapasów. Jak uważacie? Nie. Na razie to dziękuję. Oczywiście kup pył, jak wyrośnie, można sobie powąchać. Dobra, to wszystko. To było na tyle. Dzięki. Rozumiem. Wrócę do Davern za kilka tygodni, wasza wysokość. Do zobaczenia. Dobra, mamy 3 wieśniaków. Mamy 2 agentów. Tak, wasza wysokość? Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Wojna za Taną się zbliża. Potrzebujemy pomocy. Twój generał uratował naszą wioskę przed okrutnymi bandytami. Ja i inni chętnie pomożemy. Bądź gotów. Bitwa rozpocznie się za 16 tygodni. Okej. 6 ludzi nam przybyło. Super. Wieśniak. Mój panie, szukamy schronienia. Nasza wioska jest całkowicie zniszczona. Nie mamy dokąd pójść. Nie mamy domu. Możesz nam pomóc? O jakiej wiosce mówisz? Brystik, mój panie? Nigdy nie słyszałem o takiej wiosce. Musi być okropnie daleko. Daleko za górami. Tak, mój panie. Radowianie? Co? Mój panie. Moja świetność, wasza wysokość. Zdajemy sobie sprawę, kim dla ciebie jesteśmy. Zdajemy sobie sprawę, że nasi bracia walczyli z tobą. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy tu mile widziani. Ale nie mieliśmy innego wyboru. Wielu zmarło, ale wielu nie musi już więcej umierać.
Nalegam, błagam, pomóż nam. Nie mamy broni ani złych zamiarów, po prostu chcemy żyć. No dobra, i tutaj jest dylemat taki, ale chyba okażemy serce i im pomożemy, choćby ze względu na to, że to może być też jakieś kluczowe w całej tej rozgrywce, że oni nam po prostu pomogą w tej bitwie z Ataną. Dobra, dlaczego opuściliście? Dlaczego opuściliście Radowię? Ktoś urodzony w bogactwach i dobrobicie nigdy nie zrozumie, jak to jest zmagać się z życiem. Nasz kraj jest w stanie wojny. Wielu walczy o zasoby, o władzę. Podążaliśmy za Bajranem. To dobry człowiek. Ma poślubić się z córek 7 królestw. Gdy to nastąpi, my i wy nie będziemy się różnić. Do tego czasu potrzebujemy tylko dachu nad głową. Nieuzbrojeni, powiadasz? Właśnie wróciłem z bitwy z waszym królem. Maszerowałem do bitwy na czele armii i wróciłem z kilkoma ludźmi. Jesteśmy w stanie wojny. Dlaczego mielibyśmy wam pomóc? Chcieliśmy tej walki, ani nie wiedzieliśmy, jak się bronić. Bajran zrobił wszystko, co mógł, aby jak najwięcej z nas mogło przejść przez góry. Reszta utknęła za górami, za górskim szlakiem. My nie jesteśmy tymi, za których nas uważacie. Przybyliśmy tu, by szukać pokoju. Dobra. Kłamstwa czy nie? Nie pomogę wam pomóc. Nie, ja chcę pomóc. Jest nas kilkudziesięciu, kobiety i dzieci. Po prostu chcemy mieć gdzie zostać. Nie mamy dość, dokąd iść. Musi być coś, co możesz zrobić. Dobra. Wasza wysokość, ze względu na to, czy uważacie, że powinniśmy im pomóc, czy nie, musimy pamiętać, że król Jedrik pomoże nam wysłać swoją armię, tylko wtedy, gdy odrzucimy wszystkie prośby Radowi. Z drugiej strony król Fabion pomoże nam, jeśli pomożemy wszystkim Radowianom. Tak na wszystkich. 5 zasobów. No za pomoc to nie jest może dużo, a nam może to sporo pomóc. I chyba właśnie okaże serce jako król i im pomogę. Dobra, robimy. Niech będzie. Dostaniecie jedzenie i zasoby. Powiedz swoim dzieciom, że dzisiaj będą miały co jeść. Dziękuję, wasza wysokość. No do wdzięczności przyjmij ten prezent. Nazywamy to ognistymi kwiatami. Używamy ich do świętowania. Dzieci są i je uwielbiają, ale w dużych ilościach okazują się przydatne, również na polu bitwy. No, wiem, że jakieś profity z tego będą. Być może będą praktyczne w przyszłych zmaganiach. Dobra, chyba decyzja. Mam wrażenie. Dobra, ostatni wieśniak. Nasza wysokość. Mam okropny ból brzucha. Od 5 dni nie ma śladu. Stolca. Moja matka przygotowała sok z suszonych śliwek. Specjalną mieszankę. Nie zadziałało. Właśnie od tego czasu jest gorzej. Gdybym jej nie znał, pomyślałbym, że chcę się mnie pozbyć. Myślę, że zaparcia to określenie, którego użyłby lekarz. Pomóżcie biednemu człowiekowi, co? Idź znaleźć uzdrowiciela. Czy ja tu mam płacić? Bo ja tu nie mam żadnych tych jednostek. 87-91. Nie zwracaj mi głowy takimi drobiazgami. Odwiedź uzdrowiciela. Jestem pewien, że ci pomoże. To kosztuje, wasza wysokość. Mam tylko 2 kurczaki. Dom należy do mojej matki. Muszę czekać, aż ona odejdzie, by po niej wszystko odziedziczyć. 7. Dobra, 7 to damy. Weź to złoto. Tak? To powinno wystarczyć. Dziękuję, wasza wysokość. No dobra. To co my mamy tu dalej zrobić?
Okej. Musimy porozmawiać z naszą żoną. Kochanie? Podczas szczytu królewskiego król Fabian poprosił mnie o pomoc dla mieszkańców Radowi. Wprost powiedział, że jeśli to zrobię, dołączy do naszych sił. Z drugiej strony król Jedrich powiedział, że pomoże, jeśli ich wszystkich wyeliminuje. To wspaniale, kochanie. Oznacza to, że w obu przypadkach dostaniemy pomoc. Tak, tak, sądzę. Kilku radowian odwiedziło nasze salony w tym tygodniu. Poprosili o jedzenie i zasoby. Postanowiły mi pomóc. Och! Nie pamiętasz już, co ci bandyci nam zrobili? Straciliśmy tylu ludzi. A ty dajesz im nasze zasoby. To tylko wieśniacy. Nie mieli dokąd pójść. Nie będę kontynuował wojny między nami a Radowią. Musimy sobie pomagać. Cóż, to twoja decyzja, kochanie. Teraz musisz pomóc im wszystkim. Wiem, kochanie. No dobra, w porządku, zostanę tutaj. Dobra, idźcie, prześpij, jak to zwykle bywa. No dobra, no to wygląda to w ten sposób. Sojusznicy. W sumie nie wiem, tylko jego mogę zaprosić tak na dobrą sprawę. Bo ich nie wiem, w jakim celu bym miał zapraszać. Od Lursa już dostaję wszystko, Noxiego też, Greco w sumie też. Więc tu chyba nie mam żadnego interesu na dobrą sprawę. No dobra, co tu mamy? Worek ziemniaków. Po prostu schowam to w razie... jeden z zasób, okej. To tutaj wpadło. No dobra. To kolejny... Agent czeka na rozkazy. A w sumie dwóch. Dobra. To jeszcze to musimy zrobić. Mapa. Co tu mamy? Babuszka. Babuszki ta na pewno nam nic nie da. Zaginiony. Zaginione towary? To nie, to nie jest to. Zaginiony. Dobra, to pewnie to jest. Nasz generał zdołał odnaleźć zaginionego syna. Nie wydawał się zbyt wdzięczny. Ciekawe. Okej, dobra, wyślemy tam. Mimo wszystko zobaczymy. Teraz nie pamiętam, kogo ja tu miałem. Łowca? Okej. Teraz tak, jeszcze tu kogoś by trzeba było wysłać. Powiedzmy, zobaczmy, tu kult drzew. No to kult drzew to ja niestety chyba odmówiłem. Coś mi się pamiętam. Interesy tawerny. To są ostatnie. Interesy tawerny. Jest. Jak to się zakończyło? Po udzieleniu pomocy właścicielowi tawerny przy wróceniu porządku, że... Dobra, czyli to chyba powinniśmy wysłać. Tylko jeszcze jedna rzecz. Kogo ja tu mam? Generała. Generał. Potwierdź. No dobra. To mamy załatwione. 121 zasobów, 69 tego, super. Całkiem nieźle. Dobra, ja tutaj... Oj, tu nam przybyło. Super. Tak, to na pewno jest... Chociaż nie no. Prawie, co tu jest zawartość. 0,100. To są procenty pewnie. Być może w ten sposób. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 700, 800. To może tu chodzi o 1000. Ludności. Dobra, w każdym razie ja tu sobie kolejną skrzyneczkę biorę. No i cóż. Złota mam 69, trochę jeszcze mało, bo nawet nas na fosę nie stać. Za dużo tutaj nie możemy. Bank to widzę nam 10 obcina. Tych wyślemy, to będzie już mniej. No dobra.
Tak to się rozkłada wszystko. No i dziękuję Wam za obecność. Zapraszam oczywiście do lajkowania, jak i subskrybowania, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Na razie. Przy no